If you're wondering, is this really the best channel on YouTube? You're not at Walmart. At Walmart, a 20... Pod nami Ameryka. Ameryka da się lubić, parafrazując klasykę polskich talk show, a mówię tak dlatego, bo pod ostatnim odcinkiem Iceberga przebiliście również barierę 1000 łapek w górę, za co wam bardzo dziękuję, bo to, jak i komentarze, to największy kop do robienia kolejnych odcinków, ale muszę oddać cesarzom co cesarskie, a raczej prezydentom co prezydenckie, konkretnie Maciejowi Rozwadowskiemu i Lirojskowi, bo oni postanowili wspierać kanał, no i tym samym zostali oficjalnymi wujami z Ameryki kanału Wszystko USA. Ostatnio skończyliśmy na podpunkcie historia emigracji do Stanów Zjednoczonych i zapytałem was, jak to dalej prowadzić. Ku mojemu zdziwieniu nie było jednoznacznie. Natos 919, który napisał, że lepiej lecieć po prostu to, co wyskakuje następne, dostał 73 lajki, ale były też komentarze, które popierały opcję przedstawienia chronologicznego. Więc żeby nie było jak w Stanach, że jedni są czerwoni, drudzy są niebiescy, jedni są zadowoleni, a drudzy nie, to będziemy lecieć tak, jak wyskakuje w Icebergu, bo tego chciała większość, ale z malutkimi wyjątkami, żeby pamiętać o reszcie. O co mi chodzi? Zaraz się dowiecie, ale pozwólcie, że zaczniemy już podpunkt Wojna amerykańsko-hiszpańska. No i chyba to już jest podpunkt, który rzeczywiście jest mniej oczywisty niż choćby lądowanie na Księżycu, więc czujemy, że jesteśmy trochę głębiej, bo tak z ręką na sercu napiszcie, kto z was wiedział o tej wojnie? Zarysujmy kontekst. Hiszpania w swoim piku miała kontrolę nad całkiem sporym kawałkiem świata. Jednak pod koniec XIX wieku tych terytoriów było już znacznie mniej. Ostały się Filipiny, Puerto Rico czy Kuba. No i to właśnie ta ostatnia wyspa była prowodyrem walk między Stanami a ówczesnym jeszcze Imperium Hiszpańskim. Amerykanie po prostu mieli na tą wyspę chrapkę, bo chcieli rozszerzać swoje terytoria. W 1849 roku prezydent James Polk zaoferował nawet Hiszpanom 100 milionów dolarów za tą wyspę. Ale ci ofertę odrzucili. Trzeba też powiedzieć, co działo się na samej wyspie, bo tam od 1868 roku trwały zmagania Kubańczyków o uzyskanie niezależności od Hiszpanii. Zmagania przynosiły pewne sukcesy, gdyż w kolejnych dekadach Hiszpanie musieli iść z Kubańczykami na kolejne ustępstwa. Jednak zniesienie niewolnictwa czy miejsce w hiszpańskim parlamencie im nie wystarczało. W 1895 roku doszło do powstania. Powstania skutecznie stłamszonego. Jednak to tłamszenie nie umknęło pewnym dziennikarzom. Amerykańscy korespondenci takich gazet jak New York World Josepha Pulitzera czy New York Journal Williama Randolpha Hertza prześcigali się z informacjami o wydarzeniach na Kubie. Jednak podobnie jak teraz, najważniejsze są kliknięcia i zasięgi. Tak wtedy najważniejszym było sprzedanie jak największej liczby gazet. Zatem, jak się pewnie domyślacie, obie gazety nie skupiały się na przekazywaniu sprawdzonych informacji, a na wzbudzeniu jak największych emocji wśród czytających, tak, by ci sięgali po ich gazetę każdego dnia. To właśnie z tamtym okresem wiąże się powstanie terminu żółte dziennikarstwo. Co trzeba zrobić, żeby twoje dziennikarstwo określić żółtym? Musisz straszyć nagłówkami, pisać w sposób sensacyjny, choćby o pierdołach, najlepiej wielkimi literami. Musisz też używać niejednoznacznych obrazów lub rysunków, fałszować wywiady, ale też musisz dramatycznie współczuć słabszym w walce z silniejszym. No i tutaj jeszcze kilka przebitek właśnie z tamtych czasów, między innymi kobieta błagająca Amerykę o pomoc. No i teraz mam pytanko do was. Czy dzisiejsze dziennikarstwo informacyjne nie bazuje na tym samym? No ale wróćmy do końcówki XIX wieku. Amerykanie czytali gazety w tamtych czasach tak intensywnie, jak obecnie my przeglądamy smartfony. 3 lata konsumowania treści o tym, jak ciężko Kubańczykom przez tych Hiszpanów wystarczyło, by opinia publiczna, choć zmęczona niedawną wojną secesyjną, postanowiła naciskać władzę do interwencji wojsk amerykańskich na Kubie. Jednak najpierw, 25 stycznia 1898 roku, do portu na Kubie przypłynął amerykański pancernik USS Maine, wyposażony w 24 działa, ale oczywiście przypłynął z przyjacielską wizytą.
Niecały miesiąc później nastąpiła tajemnicza eksplozja tego okrętu. Mówię tajemnicza, bo do dzisiaj nie wiadomo, jak do tego doszło. Jednak zginęło wówczas 266 amerykańskich oficerów i marynarzy. Były prowadzone przeróżne w tej sprawie badania. Jedne mówią o tym, że Hiszpanie podłożyli minę. Inne, że był to samozapłon. Warto wspomnieć, że Kubańczycy uważają do dzisiaj, że Amerykanie specjalnie ten statek wysadzili, żeby mieć pretekst do wojny. Skąd wiem, że tak uważają? W tamtejszym porcie, w Hawanie, stoi pomnik z takim oto napisem. Ofiarom okrętu Maine, który został poświęcony przez imperialistyczną chciwość i w jej chęci przejęcia kontroli nad Kubą. Żółte dziennikarstwo oszalało, okręt wojenny Maine został przepołowiony przez tajemniczą wojenną machinę wroga. Cały kraj przejęty dreszczem febry wojennej. Maine zniszczony przez zdradę. Asystent sekretarza Roosevelta jest przekonany, że to nie był wypadek. New York Journal ogłosił nawet nagrodę w wysokości 50 tysięcy dolarów dla kogoś, kto odnajdzie przestępców, którzy doprowadzili do eksplozji okrętu. Wyprane mózgi Amerykanów krzyczały "To hell with Spain, remember the Maine". Poza Stanami cały świat łącznie z papieżem próbował namówić ówczesnego prezydenta USA Williama McKinleya, żeby dla dobra ludzkości nie atakował Hiszpanów na Kubie. McKinley powiedział, że jeśli zainterweniuje na Kubie, to właśnie dla dobra ludzkości. Hiszpanie postanowili więc zerwać stosunki dyplomatyczne z USA 21 kwietnia 1898, a jeszcze tego samego dnia Amerykanie rozpoczęli blokadę Kuby. Dwa dni później Hiszpanie wypowiedzieli Amerykanom wojnę. Jankesi wysyłają swoje statki na Kubę, ale też na jeszcze jedną atrakcyjną kolonię hiszpańską, czyli Filipiny. 1 maja dochodzi do bitwy w Zatoce Manilskiej, gdzie Amerykanie odnoszą sukces, niszcząc całą hiszpańską flotę w regionie. Do 13 lipca podbijają kolonie hiszpańskie na Pacyfiku, a na Kubie 17 lipca doprowadzają do kapitulacji Santiago. 25 lipca wjeżdżają w jedno miejsce, konkretnie Puerto Rico. 10 grudnia zostaje podpisany traktat paryski, USA dostaje Puerto Rico, Filipiny, Guam i upragnioną Kubę. Czy Kubańczycy zostali uwolnieni i niepodlegli? Oczywiście, że nie. Wszystko było elegancko zapisane, że jak tylko zaczną coś kombinować, co sprawi, że interesy Stanów będą zagrożone, to USA może tam wjechać i zrobić porządek. Mówi się, że od tamtego momentu Ameryka pokazała całemu światu, że to ona jest najsilniejsza i że może sobie poradzić tak naprawdę z każdym. Następnym naszym punktem jest zabójstwo Johna F. Kennedy'ego, ale to połączymy sobie z podpunktem o samym Johnie F. Kennedy, bo to po prostu ma sens. No więc kim był facet, którego podobiznę możemy podziwiać do dzisiaj na pewnym niszowym nominale, czyli 50-centówce? Mówię niszowym, no bo jednak ta 50-centówka nie jest tak często wydawana w sklepie i zawsze, kiedy udało mi się ją trafić, to pojawiał się jakiś mały uśmieszek w kąciku ust. Na uwagę zasługuje fakt, że jest po prostu też większa, naprawdę sporaśna moneta, no względem 25-centówki. No więc John Fitzgerald Kennedy, 35. prezydent USA. Przynajmniej jeśli chodzi o chronologię, bo pod względem popularności to ścisła topka. Urodził się pod Bostonem 29 maja 1917 roku w bardzo bogatej rodzinie katolików. Jego ojciec Joseph był biznesmenem, ale również politykiem. Za kadencji Roosevelta był ambasadorem USA w Wielkiej Brytanii. Matka również nie byle kto, Rose Kennedy z domu Fitzgerald. Rodziny również upolitycznionej. Jej ojciec John Fitzgerald był burmistrzem Bostonu. Cała rodzina Kennedy była nie tylko bogata, ale również sławna. W jednym z dokumentów o Kennedy usłyszałem, że ich ówczesną popularność w Stanach można porównać do obecnej popularności Kardashianek. Zresztą Joseph bardzo dbał o wizerunek rodziny. Kiedy jedna z córek, konkretnie Rosemary, miała problem z gwałtownymi zmianami nastroju, ojciec postanowił wysłać ją na lobotomię, a potem zamknął ją w zakładzie opiekuńczym. Niektórzy uważają, że tamto wydarzenie zapoczątkowało klątwę Kennedych. Ale my wróćmy do Johna. W dzieciństwie pod względem materialnym wszystkiego było ponad stan, ale brakowało mu zdrowia. Chłopak był chory przez większość młodzieńczych lat. Między innymi cierpiał na szkarlatynę czy odrę, ale też często trafiał do szpitala ze względu na problemy żołądkowe. Leżąc chory w łóżku, miał jednak czas na książki. Pochłaniał je masowo. W przerwach od szpitala chodził do prywatnych szkół w Massachusetts, Connecticut i Nowym Jorku, a na jesień 1936 zaczął studiować stosunki międzynarodowe na Harvardzie.
W wakacje 1939 roku zajrzał nawet do Polski. Wysłał go tam ojciec, ówczesny ambasador USA w Wielkiej Brytanii. Młody John miał zbadać nastroje Polaków przed potencjalną wojną. W raporcie do ojca pisał: odnoszę bardzo silne wrażenie, że Polacy, słusznie czy nie, będą walczyć o Gdańsk. W 1940 roku obronił dyplom, a jego praca została opublikowana w formie książki o tytule Dlaczego Anglia spała? Analizował w niej politykę Wielkiej Brytanii w sprawie nazistowskich Niemiec. Mimo że książka nie była arcydziełem, to jego ojciec kupił sam ponad 30 tysięcy egzemplarzy tylko po to, żeby ta publikacja stała się bestsellerem. Ba, nawet jeden z egzemplarzy wysłał do samego Churchilla. W 1941 roku zaciągnął się do wojska. Dwa lata później dowodził kutrem na południowym Pacyfiku. Patrolował tam Wyspy Salomona. Nagle wyłonił się japoński niszczyciel, który przepołowił okręt Kennedy'ego. John skoczył do wody i ratował swoich żołnierzy. Wziął w zęby pasek od kamizelki ratunkowej jednego z żołnierzy i płynął z nim na plecach kilka kilometrów. A przynajmniej tak opisywał to John Hersey na prośbę ojca przyszłego prezydenta USA. Joseph bowiem chciał wykorzystać tę historię tak, żeby w umysłach Amerykanów jego syn był bohaterem narodowym. Zresztą po latach nawet tę historię zekranizowano. Sam John wybierał sobie aktorów do tego filmu. Po II wojnie światowej JFK bawił się w dziennikarstwo. Wziął nawet udział w konferencji poczdamskiej, a także relacjonował przebieg konferencji założycielskiej ONZ w San Francisco. Po roku zabawy postanowił rozpocząć karierę polityczną. Już w 1946 roku został wybrany do Izby Reprezentantów, a w 1952 zasiadł w Kongresie. Tam krytykował politykę zagraniczną i wojskową Eisenhowera. Głośno mówił również o rozszerzeniu praw obywatelskich. W 1953 roku wziął ślub z piękną dziennikarką Jacqueline Lee Bouvier. Jednak tutaj było to małżeństwo z rozsądku, a nie z miłości. Jego wizerunek potrzebował żony i dzieci, ale on sam... no lubił spędzać czas z różnymi kobietami. Dobra, powiedzmy to wprost, facet był totalnym seksoholikiem. Zdradzał swoją żonę na prawo i lewo. Do najsłynniejszych kochanek Johna można zaliczyć aktorkę Marilyn Monroe, która zaśpiewała mu taką piosenkę. Happy birthday, Mr. President. Zresztą pamiętamy, że słynna Marilyn popełniła wkrótce później samobójstwo. Niektórzy mówią, że John po części mógł być temu winny, bo ta myślała, że to coś większego, a on ją po jednym numerku odstawił. Baraszkował również ze szwedzką arystokratką Ganilą von Post, czy nawet z umoczoną w mafię Judy Campbell-Exner. Nie wspominając o szeregu kobiet na różnych bankietach, czy po prostu pracownicach Białego Domu. Swego czasu Kennedy opowiadał brytyjskiemu premierowi, że kiedy ten nie ma kobiety przez 3 dni, to dostaje okropnych bólów głowy. Niektórzy jego popęd tłumaczą po latach, iż był to efekt uboczny przyjmowanych przez niego leków na chorobę Addisona. Kennedy bowiem nie tylko za dzieciaka, bo przez całe życie zmagał się z dużymi problemami zdrowotnymi. 2 stycznia 1960 roku ogłosił swoją kandydaturę w wyborach po stronie demokratów. Był katolikiem, co przysporzyło mu początkowo trochę problemów. Amerykanie bali się, że ten sprzeda Amerykę papieżowi. Dodatkowo był jak na prezydenta bardzo młodym człowiekiem. Tamtego roku miał zaledwie 43 lata. Na krytykę odpowiadał, że nie jest katolickim kandydatem, a kandydatem, który przy okazji jest katolikiem. A jeśli chodzi o wiek, to mówił, że Thomas Jefferson, kiedy spisywał Deklarację Niepodległości, był od niego młodszy. Jeśli chodzi o program wyborczy, to pamiętajmy, że były to czasy zimnej wojny. Mówił więc głównie o walce z komunizmem. Kołem zamachowym była porażka na tamten moment w wyścigu kosmicznym. 3 lata wcześniej to ZSRR wysłało na orbitę pierwszego sztucznego satelitę. Po przeciwnej stronie miał godnego sobie przeciwnika, bo Richarda Nixona. Panowie szli łeb w łeb, ale o ostatecznym zwycięstwie Kennedy'ego najprawdopodobniej zaważyła pierwsza w historii debata telewizyjna. John wypadł na niej świetnie. Był opalony, miał przypudrowaną twarz, a dzień wcześniej przyjechał do studia, żeby wszystko skontrolować. Wyglądał na bardzo pewnego siebie gościa. Nixon natomiast dopiero co wyszedł ze szpitala z powodu kontuzji kolana. Nie chciał użyć pudru, przez co na jego twarzy było widać pot. Dodatkowo nie patrzył do kamery, tylko na Kennedy'ego. Ci, którzy słuchali debaty w radiu, twierdzili, że Nixon ją wygrał, ale widzowie telewizyjni wskazywali na Johna. W wyborach powszechnych panowie uzyskali po 34 miliony głosów. Kennedy miał ich jednak ostatecznie o 120 tysięcy więcej.
Jeśli chodzi o elektorów, to John uzbierał 303 głosy przy 219 Nixona. To nie były łatwe czasy na bycie prezydentem USA. W sierpniu 1961 roku w Berlinie rozpoczęto budowę muru berlińskiego. Rok później, to jest w 1962, John prawie doprowadził do wojny nuklearnej, blokując ZSRR przed ustawianiem swoich rakiet na Kubie. Ale o tym mówiłem już ostatnio. Tak czy siak dogadał się z Chruszczowem, Związek Radziecki rozmontował swoje rakiety na Kubie, a Amerykanie swoje w Turcji. Jedynie mogę dodać, że tą wojną śmierdziało na tyle, że Kennedy polecił swoim obywatelom budować schrony przeciwatomowe. Tutaj możecie zobaczyć instrukcję, jak to mniej więcej robić i tutaj już po zrobieniu. Tego samego roku ogłosił, że Amerykanie chcą wysłać człowieka na Księżyc. W 1963 udał się do Berlina, gdzie wygłosił jedną ze swoich najsłynniejszych przemów. Mówił, że wolność jest niepodzielna i czeka na dzień, kiedy miasto stanie się jednością. Później całe Niemcy i cała Europa. Starsi Niemcy do dzisiaj wzruszają się na wspomnienie wizyty Johna w Berlinie. No, zapomniałem jeszcze o tym zdaniu. Ich bin ein Berliner. W tamtym czasie północny komunistyczny Wietnam walczył z południowym. Kennedy wsparł tych drugich 16 tysiącami amerykańskich żołnierzy. Jeśli chodzi o prawa obywatelskie, to bał się szarżować, gdyż nie chciał stracić wyborców z południa. Zatrudnił jednak 50 czarnych polityków, obdarzył Martina Luthera Kinga ochroną federalną, czy zwyczajnie popierał rejestrację czarnoskórych wyborców. Przez czarne społeczności był dobrze postrzegany. Podobno wiele takich rodzin miało w domach jego portrety na ścianach. W wielu afroamerykańskich domach były wizerunki Kennedy'ego, Martina Luthera Kinga i Jezusa. Zbliżały się kolejne wybory, a Kennedy'emu spodobała się wizja kolejnych lat prezydentury. Rozpoczął kampanię i ruszył w trasę po Stanach. Najpierw wschodnie Stany, tak żeby umocnić swój demokratyczny elektorat. Jednak później nadszedł czas na republikański Teksas. No i w tym drugim, największym stanie Ameryki, doszło do zabójstwa Kennedy'ego. Wszystko wydarzyło się 22 listopada 1963 roku w Dallas. Kennedy chciał się zbliżyć do wyborców, przez co zrezygnował z kuloodpornych szyb. Ponieważ trasa, jaką miał przejechać z żoną, była opublikowana w gazetach dzień wcześniej, tłumy ludzi zgromadziły się wzdłuż ulic, by zobaczyć prezydenta. W samochodzie, oprócz Johna i Jacqueline, był również gubernator Teksasu z żoną. No i początkowo wszystko szło zgodnie z planem. John machał do wiwatujących na jego cześć Teksańczyków, aż tu nagle... Został raniony w szyję. Doświadczony wojną nie wystraszył się. Powiedział tylko, o Boże, postrzelili mnie. Kula drasnęła również gubernatora, który, w przeciwieństwie do Kennedy'ego, krzyczał w niebogłosy, Jezu, zaraz tu wszyscy zginiemy. Chwilę później Kennedy dostał drugą kulkę, tym razem w głowę. Pierwsza dama była w amoku, krzyczała, Boże, zabili mi męża, mam w rękach jego mózg. Samochód przyspieszył i pojechał szybko do szpitala, jednak lekarze byli bezsilni. Prezydent zmarł. Kto go zastrzelił? Pytanie za 100 punktów. Według oficjalnej wersji dokonał tego 24-latek Harvey Oswald. Były żołnierz piechoty morskiej, ale też facet, który przez kilka lat mieszkał w ZSRR. Zresztą stamtąd miał żonę, no i generalnie wszystko wydawało się logiczne. Sam Oswald tłumaczył się, że chciał tylko strzelać w kierunku Kennedy'ego, żeby pokazać słabą ochronę prezydenta, ale nie chciał go zabić. Jego zdaniem to ktoś inny trafił prezydenta. Zresztą dwa dni po aresztowaniu Oswalda zabił go gangster powiązany z mafią Jack Ruby, który z kolei zmarł na nieuleczalną chorobę kilka lat później w więzieniu. Jednak pełne akta sprawy Kennedy'ego są utajnione i na światło dzienne wyjdą dopiero w 2039 roku. Powstało zatem mnóstwo teorii spiskowych na temat, kto mógłby go zabić. Mówi się o tym, że zabójstwo zleciła mafia z Chicago, z którą Kennedy się kontaktował w trakcie pierwszej kampanii, by wygrać wybory w stanie Illinois. Inna teoria mówi, że to wszystko zorganizował wiceprezydent Lyndon B. Johnson, gdyż jego relacja z Kennedym się pogarszała i bał się, że jeśli John wygra wybory, to ten wyrzuci Johnsona. Mówi się też o tym, że mogli to zrobić Kubańczycy, Ku Klux Klan czy nawet kosmici z Roswell. Następny punkt to również zabójstwo prezydenta, ale tym razem mowa o Abrahamie Lincolnie, dlatego też zrobimy sobie te podpunkty razem. Lincoln urodził się 33 lata po uzyskaniu przez Stany Zjednoczone niepodległości, czyli w 1809 roku, na farmie niedaleko miasteczka Hodgenville w stanie Kentucky.
Potem dwa razy przeprowadzał się z rodzicami, ale tak czy siak mieszkali na dość sporych zadupiach, więc Lincoln nie ukończył żadnej szkoły. Zatem uczył się, ile mógł, na własną rękę. Z czasem imał się różnych prac. Najpierw na farmie, później na promie, a potem udało mu się zostać swego rodzaju księgowym. W 1832 roku wziął udział w wojnie Czarnego Jastrzębia. To mało znana wojna między Stanami Zjednoczonymi a Indianami. Krótka, kilkumiesięczna wojna toczyła się na terenie stanu Illinois i Michigan. Te ziemie były dla tamtejszych Indian święte i chcieli je dla siebie. W 5 miesięcy Amerykanie wybili 600 Indian, no i to by było na tyle. Za służbę Lincoln się trochę dorobił, bo w sumie dostał od państwa 160 akrów ziemi. W 1846 roku dostał się do Izby Reprezentantów. Warto wspomnieć, że należał wówczas do partii Whigów. Później zrobił sobie przerwę od polityki i przez 5 lat był prawnikiem, ale w 1856 roku dołączył do świeżo powstałej partii republikańskiej. Zyskał popularność przez prowadzenie ożywionych debat na temat niewolnictwa. Bo trzeba pamiętać, że temat nie jest czarno-biały. To nie jest tak, że była jakaś gruba krecha między północą a południem i generalnie wszystkim to pasowało. To była polityka, interesy bogatych ludzi. Zwolennicy niewolnictwa chcieli, żeby stanów na to zezwalających było więcej. Wspinając się po szczeblach polityki, partia republikańska zdecydowała, że to jego wystawi w wyborach, no i 4 marca 1861 roku został 16. prezydentem USA. W międzyczasie południe ogłosiło powstanie Skonfederowanych Stanów i rozpoczęła się krwawa wojna secesyjna. Co za bezsensowne marnowanie ludzkiego życia. Północ wygrała znacznie liczniejszą armią, na którą Lincoln nie szczędził ani ludzi, ani pieniędzy. Dzięki temu Stany zostały zjednoczone, a 4 miliony niewolników stało się wolnymi ludźmi. Z sukcesu nie cieszył się zbyt długo, bo zaledwie 5 dni po zakończeniu wojny został zamordowany w teatrze przez aktora Johna Wilkesa Buffa. Lincoln oglądał wtedy spektakl pod tytułem Nasz amerykański kuzyn. Całość była świetnie zaplanowana. Jako aktor znał ten teatr jak własną kieszeń i mógł się po nim swobodnie poruszać. O 22:00 wszedł do loży prezydenta i strzelił mu w tył głowy. Później szybko uciekł na koniu pod teatrem. Podobno wybiegając krzyknął: "Południe zostało pomszczone". Lincoln konał jeszcze przez wiele godzin. Mordercy przez 11 dni udało się ukrywać, ale w końcu został zabity przez żołnierzy północy. Abraham Lincoln urodził się w 1809 roku. A my cofamy się teraz do 1803, bo wtedy to młode Stany Zjednoczone kupiły ogromny kawał ziemi, czyli Luizjanę. Nie mówię tutaj o tym stanie na południu, a o całym obszarze środka kontynentu. Od kogo to kupili? Szybko zarysujmy, czyje i co było w tamtych latach. Jeszcze przed wojną o niepodległość USA na kontynencie odbyła się wojna między Francuzami do spółki z Indianami a Wielką Brytanią. Wojna o panowanie na kontynencie. Wygrała ją Wielka Brytania, przejmując niemal wszystkie tereny Francuzów. Jednak trójkolorowi się wycwanili i tereny na zachód od rzeki Mississippi i na wschód od gór skalistych oddali na przetrzymanie Hiszpanom. Potem Stany Zjednoczone walczyły o swoją niepodległość i po wygraniu z Brytolami przejęli tereny do rzeki Mississippi. Północne rejony ograniczały Wielkie Jeziora, a także 49. Równoleżnik. W roku 1800 Napoleon chciał przywrócić wpływy Francji w Ameryce Północnej i dogadał się z Hiszpanami, żeby ci oddali im Luizjanę. Amerykanie na czele z Thomasem Jeffersonem trochę się obawiali, że rzeczywiście Francuzi staną się mocni, gdyż ci mają kontrolę nad portem w Nowym Orleanie. Mogliby więc odciąć Amerykanów od rzeki Mississippi lub przynajmniej zacząć nakładać na Stany ogromne cła. Trzeci prezydent USA lubił Francuzów i nie chciał iść z nimi na wojnę. Wysłał więc do Paryża swojego przyjaciela, Jamesa Monroe. Zresztą, spoiler, ten też kiedyś zostanie prezydentem. Jefferson powiedział Jamesowi mniej więcej coś w tym stylu. Chłopie, jedź, zaproponuj im 10 baniek za port w Nowym Orleanie, a nuż się zgodzą, zobaczymy. Zajechał i zaproponował. Na co Napoleon powiedział: wiesz co, dorzuć jeszcze 5 milionów i oddam ci całą Luizjanę. W szoku był zarówno Monroe, jak i bracia Napoleona. Well, are you still mad about, you know, the Louisiana purchase? I don't think anybody's mad about that. Chyba można to tłumaczyć tylko w taki sposób, że Napoleon miał sporo wtedy na głowie. Między innymi powstanie na Haiti, do którego stłumiania wysłali Polaków. Być może, żeby nie myśleć o różnych kontynentach, postanowił się skupić na wojnach z Wielką Brytanią w Europie. Łącznie Amerykanów kosztowało to 23 miliony dolarów. Skąd mieli na to kasę?
Część uzbierali, a część pożyczył im brytyjski Barings Bank. Ten zakup wydaje się genialnym pomysłem, ale oczywiście byli krytycy. Głównie bali się, że te tereny wkrótce będą stanami popierającymi niewolnictwo. No i rzeczywiście był to później jeden z powodów rozpoczęcia się wojny secesyjnej. No ale tutaj jako ciekawostkę dodam, że na przykład rejony Nowego Orleanu gromadziły dość sporo wolnych czarnych. Zakupione ziemie niemal podwoiły powierzchnię Stanów Zjednoczonych. Oczywiście Jefferson musiał jeszcze jakoś to sobie wytłumaczyć, tak żeby ten zakup był zgodny z konstytucją. Ostatecznie to tłumaczył takim zdaniem. To jest przypadek opiekuna, który inwestuje pieniądze swojego podopiecznego w zakup ważnego sąsiedniego terytorium i mówi do niego, gdy osiągnie pełnoletność: zrobiłem to dla twojego dobra. To było ponad 200 lat temu. Nie było zdjęć satelitarnych, szczegółowych map czy Wikipedii. Jefferson wysłał więc tam dwóch ludzi, żeby ci po prostu zobaczyli, co to im tam Napoleon sprzedał. W podróż ruszyli więc Meriwether Lewis i William Clark. No nie tak od razu. Najpierw panowie przez kilka miesięcy studiowali astronomię i kartografię. Płynęli aż do rejonów obecnej Dakoty Północnej, gdzie spotkali plemię Mandanów. Ci pozwolili im zostać na zimę w wiosce. Na wiosnę wyruszyli dalej, gdzie po drodze spotykali kolejne plemiona, które dawały im schronienie i pokarm. Cała ekspedycja od Mississippi do wybrzeży Pacyfiku i z powrotem trwała 3 lata. Faceci przeżyli tą wyprawę tylko dzięki Indianom. Zresztą przez spory kawałek przeprowadziła ich Sakaiwea. Po polsku kobieta ptak. Indianka z plemienia Szoszonów, która przez część podróży była w ciąży, a potem oprowadzała Amerykanów z dzieckiem na plecach. Była tłumaczką, przewodniczką, ale też swego rodzaju ochroną, gdyż tłumaczyła Indianom, że to pokojowa wyprawa. Do dzisiaj w Stanach można spotkać jej pomniki, a od 2000 roku zaczęto nawet wybijać jej podobiznę na jednodolarowych monetach. Na nich też nosi ze sobą dziecko i tak się składa, że zaraz tą monetkę wam pokażę. No i tutaj mamy starą jednodolarówkę z George'em Washingtonem, jak widzimy jest podpisana, pierwszy prezydent, oraz z tyłu mamy Statuę Wolności. Natomiast ta nowa moneta z przewodniczką wygląda w taki sposób. Szkoda, że nie jest podpisana właśnie kto to jest, tylko jest napisane wolność i ufamy Bogu. Ktoś mógłby się dowiedzieć, jakiś turysta, czy choćby Amerykanie. Nie jestem przekonany, że każdy wie, kim jest ta postać. 4 dekady później od podróży Clarka i Lewisa Amerykanie zaczęli usuwać coraz to kolejne plemiona z tamtych ziem. W głębszej warstwie opowiem wam o tym, co oni tam robili. O tak zwanym szlaku S. Nie da się tego zbyt płynnie zrobić, więc po prostu tak służbowo przechodzimy do poprawek do konstytucji. Konstytucja USA weszła w życie 4 marca 1789 roku. Już tego samego roku zaproponowano 10 poprawek, a 2 lata później weszły one w życie. Te 10 pierwszych poprawek znanych jest jako Karta Praw. W sumie tych poprawek było do tej pory 27, a ostatnia została wpisana w 1992 roku. Nie będę mówił o wszystkich, ale wspomnimy sobie te najważniejsze. No więc pierwsza poprawka, czyli wolność religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń. Niby oczywiste, ale czy wiedzieliście, że jednym ze źródeł, na jakie się powołał Thomas Jefferson, dodając ją do konstytucji, był katechizm rakowski? Było to dzieło opublikowane przez Wyznanie Wiary Polskich Braci w 1605 roku w Rakowie. Obecnie są to tereny województwa świętokrzyskiego. Katechizm ten jest wymieniany przez UNESCO jako jedno z najważniejszych dzieł w historii ludzkości. Skąd Jefferson słyszał o Rakowie? Prawdopodobnie od Tadeusza Kościuszko. Druga poprawka, o której często się dyskutuje, to prawo do posiadania broni. Dyskusje są dla mnie zrozumiałe, bo rocznie w Stanach dochodzi do naprawdę wielu strzelanin i umierają przez to niewinni ludzie. Z drugiej strony, Amerykanie czują się bezpiecznie, mając przy łóżku broń. Oczywiście to wszystko nie jest czarno-białe. Amerykanie broń wysysają razem z mlekiem matki, są do niej przyzwyczajeni i normalny człowiek nie myśli, by użyć jej jakkolwiek inaczej jak strzelanie do puszek. Zresztą często się spotkałem, że ci mówią o nich toys, czyli zabawki. Sam miałem szansę się taką zabawką trochę pobawić. Później kilka poprawek i pojawia się poprawka numer 9, czyli istnienie praw pozakonstytucyjnych. Jak to rozumiecie? Chyba tylko tyle, że wszystkiego się wymienić w konstytucji nie da, więc niektóre prawa trzeba rozpatrywać, analizować i interpretować w zależności od przypadku. Dalej to słynna 13. poprawka, czyli zniesienie niewolnictwa, a w 1917 roku poprawka 18, czyli wprowadzenie prohibicji.
No i dopiero rok 1919, 19. poprawka, czyli prawo kobiet do głosu. Dokładnie, Amerykanie musieli przez 2 lata nie pić, żeby zrozumieć, że kobiety też ludzie. Dla porównania, w Polsce kobiety mogły głosować niemal po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, bo już w 1918 roku. W 1933 stwierdzono, że pić jednak można. W 1971 zmieniono wiek głosowania w wyborach. Dotychczas można było głosować od 21 roku życia, a od tamtego momentu wystarczy mieć lat 18. No i ostatnia poprawka to wysokość płac członków kongresu. Chodziło o to, że podczas trwania kadencji nie można sobie podwyższyć pensji. Co ciekawe, już w 1789 był na nią plany, ostatecznie weszła dopiero w życie 200 lat później. Kolejny podpunkt to podpunkt, który powinien być numer 1, czyli George Washington. George Washington to postać w Stanach tak legendarna, że czasem można się zastanowić, czy to w ogóle był człowiek, czy superbohater albo Bóg. Jest przedstawiany zawsze mitycznie, niczym jakiś duch. Nawet tutaj pierwsze, co mi się kojarzy, to film Patriota, gdzie gdzieś tam Heath Ledger ukradkiem widzi George'a Washingtona, który sprawdza swoje oddziały. Ale kim właściwie był ten George? Kłamcą? Właścicielem niewolników? Masonem? Nie. Myślę, że mistycyzm, jaki się wytworzył wokół George'a, jest spowodowany niedopowiedzeniami na temat jego życia. Urodził się w 1732 roku na terenach kolonii Virginia. Miał 5 rodzeństwa. Jego pradziadek John Washington przypłynął z Anglii do Virginii w 1657 roku. George nie chodził do szkoły, uczył się w domu. Niewiele wiadomo o jego dzieciństwie, większość to raczej bajki. Podobno chłopak miał silny charakter. Nie chciałem go zabić, mamo, tylko nauczyć posłuszeństwa. To... O mój Boże, Jerzy, boję się myśleć, kim się staniesz. Nie urodził się też w szczególnie zamożnej rodzinie, ale chciał się wspiąć na szczyt. Chciał być sławny, bogaty i ważny. W wieku 16 lat pracował jako geodeta. Nanosił na mapy ziemię zamożnych kolonistów, dzięki czemu zdobywał kontakty z wpływowymi ludźmi. Kręcił się wokół tych wpływowych ludzi i pewnego razu gubernator Virginii Robert Dinwiddie mianował młodego George'a majorem. To były czasy rosnących napięć między Wielką Brytanią i Francją. Obie strony chciały zająć tereny Ohio. Obie strony budowały tam swoje forty. W październiku 1753 roku chcący się bardzo wykazać George zgłosił się na ochotnika do specjalnej misji dyplomatyczno-szpiegowskiej. Miał zażądać od Francuzów, żeby ci spadali z terenów Ohio. Dodatkowo miał porozmawiać z Konfederacją Irokezów o zawarciu pokoju. Jeśli chodzi o Indian, to tylko powiem, że ci go nazwali Konotokauriusem. W ich języku to znaczy mniej więcej pożeracz wiosek. Irokezi bowiem pamiętali jego dziadka, który pod koniec XVII wieku bezlitośnie mordował ich przodków. Oprócz tego George miał też po prostu dowiedzieć się, jakie siły Francuzi przyszykowali do nadchodzącej wojny. Oczywiście nie szedł sam, towarzyszył mu podróżnik i również geodeta Christopher Gist. Główny cel misji udało się osiągnąć, bo w lasach zlewni rzeki Ohio George spotkał się z francuskim dowódcą, który oczywiście odmówił propozycji, żeby Francuzi spadali. Wracając, dostał mocno po tyłku i miał szczęście, że był z nim Christopher, bowiem ten uratował George'owi dwukrotnie życie. Najpierw prawie go w lesie zabił Indianin, a później przypadkiem wypadł z tratwy do mroźnej rzeki i prawie w niej utonął. Może nie w pięknym stylu, ale po tej 2-miesięcznej misji pokazał, że ma jaja i że można mu powierzyć trudne zadania. Zresztą szybko opublikował swój dziennik z tej podróży, co przysporzyło mu pierwszej sławy. Po wyprawie dostał również awans. Od tamtej pory był podpułkownikiem i dowodził 500-osobową armią. Dzięki udziałowi w wojnie francusko-indiańskiej stał się jeszcze bardziej sławny i powoli zaczęto robić z niego superbohatera. Facet miał jakiegoś niebywałego farta. Pewnego razu przemierzał lasy wraz z brytyjskim zwiadem, aż tu nagle Indianie, siedzący gdzieś w koronach drzew, zaatakowali ich z góry. Indianie doprowadzili do prawdziwej masakry, w której zginął m.in. generał Braddock. Brytyjczycy wraz z George'em uciekali, gdzie pieprz rośnie. Przyszły prezydent dostał w kapelusz, zabito mu konia, ale on sam przeżył. Udało mu się uciec z 2 żołnierzami. W pewnym momencie chyba sam uwierzył, że on po prostu na polu bitwy nie umrze. Jeszcze w trakcie wojny, w wieku 26 lat, poślubił wdowę, Martę Dandridge. Nie wiem, jak bardzo ją kochał, ale wiem, że babka była jedną z najbogatszych kobiet w Virginii.
Od tamtej pory George zyskał 7000 hektarów ziemi i 84 niewolników. No i kochającą żonę. Tak czy siak stał się jednym z najważniejszych graczy w Virginii, elitą, o której marzył od dziecka. Dlaczego tak kwestionuje jego miłość do Marty? Otóż latami wymieniał się listami z Sally Fairfax, żoną swojego przyjaciela. Pociągasz mnie, pisze. Świat nie powinien dowiedzieć się, kto jest obiektem mych uczuć. Może już wystarczy o jego miłosnych uniesieniach. George mieszkał wraz z żoną przez kolejne lata w Virginii jako plantator tytoniu i pszenicy. Z czasem powiększył swoje ziemię i liczbę niewolników. Tak wielki właściciel ziemski, w dodatku bohater wojenny, mógł sobie pozwolić na wejście w politykę. Kandydując na tych lokalnych szczeblach polityki, przekonywał wyborców piwem i brandy. W wolnym czasie wyprawiał spore imprezy w swoim domu, na które przybywała ówczesna śmietanka społeczna. Kiedy nastał chwilowy pokój na kontynencie, był w grupie przeciw ustawie stemplowej, ale chyba najbardziej go wkurzało, że nowe podbite zachodnie tereny nie mogą być osiedlane przez Amerykanów. Z drugiej strony, bardzo krytykował akcję z herbatką bostońską. Skomentował ją w taki sposób. Nie mogą poddawać się aktom tyranii, ponieważ nawyki i zwyczaje uczynią nas oswojonymi, podłymi niewolnikami, jak murzyni, którymi rządzimy. Potem brał udział w pierwszym i drugim kongresie kontynentalnym i stanął na czele armii kontynentalnej. Wybrali go dlatego, że miał doświadczenie wojenne i że jakoś im się wydawało, że facet z Virginii nadaje się do tej roboty najlepiej. Jak mu szło? No tak średnio. Często przegrywał z Brytyjczykami, ale pamiętajmy, że ci byli wówczas jedną z najpotężniejszych armii na świecie. Były też sukcesy, które zawdzięczał albo zbyt dużej pewności siebie Brytyjczyków, albo cwaniactwu i znajomości terenów dzięki wcześniejszej karierze geodety czy późniejszej jako plantatora. Wiele razy zmylił lub wystraszył Brytyjczyków. Pamiętajmy, że po stronie George'a walczyli zwykli ludzie, którzy mieli swoje rodziny i nie do końca nawet rozumieli, po co im te walki. Dlatego często dezerterowali. George nie tylko potrafił ich zmobilizować, ale też czasem wprowadzał taką dezinformację, że Brytyjczycy nie atakowali, bo myśleli, że w danym momencie Waszyngton prowadzi 10 tysięcy ludzi, gdzie w rzeczywistości miał ich ledwie 2 tysiące. 30 kwietnia 1789 roku został pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Przez cały czas był silnym zwolennikiem niewolnictwa, bo miał nawet kilku ze sobą, kiedy mieszkał w swojej prezydenckiej rezydencji w Filadelfii. Ba, ci niewolnicy przechodzili między budynkami podziemnymi przejściami, żeby nikt ich nie zauważył, jak chodzą po drogach. Zresztą ogółem chłop był dla nich bezwzględny, rozdzielał matki z dziećmi czy też rodziny. Zwyczajnie dopasował się do czasów. Raz jedna z niewolnic po prostu mu uciekła. To stwierdził, że wystawi ogłoszenie w gazecie, gdzie ją opisał i wyznaczył kilka dolców nagrody za jej znalezienie i przyprowadzenie. Jeśli chodzi o prezydenturę George'a, to ta miała swoje wzloty i upadki. Walczył z Indianami, choć podobno raczej starał się unikać bezpośrednich z nimi potyczek. Często kłócił się z Jeffersonem. Nie zgadzali się w większości spraw. W 1791, żeby jakoś wydostać państwo z długów, po wojnie o niepodległość nałożył podatek akcyzowy od alkoholi, co doprowadziło do whisky rebelii, którą trzeba było stłumić. Dlatego bawią mnie te teksty youtuberów, którzy gadają, że o, teraz po raz pierwszy władza w USA podniesie broń na własnych obywateli. Come on, zrobił to pierwszy prezydent, czyli już o samych początkach istnienia tego kraju. Pod koniec życia George bał się, że jednak historia, albo taki Daniel z kanału Wszystko USA przypomni mu kiedyś, że był w drużynie pro-niewolnictwo. Dlatego tuż przed śmiercią napisał w testamencie, że wszyscy jego wywolnicy mają być wolni i mają mieć zapewnioną edukację, ale dopiero po śmierci jego żony. Kiedy zmarł George, Marta bała się, że czarni będą chcieli ją po prostu zabić, więc uwolniła ich od razu. No i na koniec, o tym już mówiłem ostatnio na live'ie, ale powiem jeszcze raz, mianowicie często w Stanach dzieci śmieją się z George'a, że ten miał drewniane zęby. Jest to trochę prawda, bo facet nosił taką oto protezę zębów. Częściowo była zrobiona z drewna, ale głównie to były zęby zwierząt i niewolników. Odcinek cały zmontowany, a przez was już obejrzany, więc dla najwytrwalszych, tych, którzy przebili się przez te prawie 40 minut, mini konkursik jako takie wynagrodzenie dla was. Mianowicie taka oto monetka będzie do wygrania. To jest właśnie jednodolarówka ze słynną przewodniczką, o której wam opowiadałem. Historia moim zdaniem jest kapitalna i fajnie mieć w kolekcji taką monetkę. Co trzeba zrobić, żeby ją dostać? No wystarczy, a raczej wziąć udział w konkursie. Trzeba dać łapkę w górę na moim fanpage'u, to znaczy trzeba zalajkować fanpage, dać łapkę w górę pod postem z tym filmikiem i napisać komentarz. Wtedy spośród was wybiorę, wylosuję oczywiście
jedną osobę. Zrobimy losowanie pewnie na żywo. I no, na razie tylko jedna osoba, ale jeżeli będzie duże zainteresowanie, to mam jeszcze sporo tych monetek, mam kilka monet, tych mam akurat dwie, więc jedną mogę Wam dać, a jedną sobie zostawię. Mam też monetę, kilka monet Johna Kennedy'ego, mam jeszcze jakieś tam fajne ćwierćdolarówki unikatowe, także coś może się znajdzie, jeżeli będzie duże zainteresowanie, ale na początek zrobimy sobie takie jedno, żeby trochę tego mojego fanpage'a pobudzić. No i tyle. No i żeby nie było, to nie jest żaden kolekcjonerski stan tej monety, bo ona po prostu mi wyleciała w automacie, jak kupowałem Coca-Colę albo coś takiego. Więc to jest zwyczajna moneta, którą możecie po prostu dostać, jak ktoś Wam wydaje resztę. Ale po prostu dla zajawkowiczów.